Weźcie to! Co to, co to? Ile tego? Patrzcie, jeden mięsień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No, znudziło mi się to liczenie. Patrzcie to, patrzcie to. Czemu mi się chce z tego śmiać? No po prostu już taki jest. Mam się nerwy. Zobaczcie jeszcze to. Idzie to. I tutaj coś takiego idzie. Popatrzcie też na to. Patrzcie, patrzcie. To, co to jest? Tu są dwa. Tu są dwa. Przechodzą. No ale wróćmy do tego, co lubicie najbardziej. Pozdrawiam wszystkich fanów mojej szyi. Co mówicie, wyrwać to sobie? Wyrwę sobie, może tu jest chyba głowa. Wyrwę sobie to i wsadzę do akwarium. Czy do zoologii, czy tego odnieść? No bo nie wiem, nigdy nie miałem ośmiornicy. Czy ma Ridley nagrywasz? Co to? Mam operatora, mam papier, który mi to podtrzymuje. Ale będziemy kręcić remake mojego thrillera science fiction. Człowiek ósmy, pracownik magazynu. No o co chodzi? Chodzi o to, że jeszcze się dopytujecie o rękę. Jak tam to z rękami? No dobrze. Niektórzy twierdzą, że bardzo dobrze. No ja nie wiem. Oceńcie sami. Tak jak mówię, zawsze kiedy widzicie obcych, jeżeli nie chcecie zobaczyć ich jeszcze raz, to się nie cofajcie, nie róbcie minek. Bo najbardziej, jak tylko się obcego nie wystraszysz, jak tylko staniesz twardo i się popatrzysz na niego jak na intruza, no to obcy natychmiast tracą rezon i oni chcieli cię wystraszyć, a sami się wystraszają, sami robią kwaśne minki. Sami robią w tył zwrot, no i zupełnie nie wiedzą co spocząć, bo naoglądali się filmów, a na filmach wiecie, ludzie, no a to są opłaceni aktorzy i im płacą za krzyczenie, za udawanie paniki, ilekroć widzą obcych na filmy, czy jakieś potwory. No w życiu, zobaczcie, schodzą tu na ziemię jakieś potwory? Nie, tylko ludzie, którzy wybili wszystkie potwory, no w życiu jest zupełnie inaczej. To potwory uciekają, a ludzie ich gonią. Są ludzie, którzy po prostu się za dużo naoglądali filmów, no i próbują być modni, próbują reagować tak jak na filmie, czyli ucieczką, czyli paniką, czyli okazywaniem lęku. O to właśnie obcym chodzi. I takie osoby będą odwiedzane ponownie. Jak raz uciekniesz, jak raz się wystraszysz obcego, kosmity, jakiegoś tam, czy nawet demona, ducha. No duchy to nie mają do czego u mnie szukać żadne. Bo raz miałem plan wystraszyć ducha, ale to było obcy i się w domu schował. A teraz mam nowy plan, jak już jestem ulepszony genetycznie. Jakby tylko bym zobaczył ducha, to wiecie co bym zrobił? Zaśmiałbym mu się w twarz. Na 100%. No a ma obcych nie wiadomo co oni tam mają, jakieś technologie, coś, więc lepiej nie gonić ich koniecznie stoporkiem, tylko jakoś rozwiązać to na drodze metafizycznej. Oni też mają pewne prawa moralne, które muszą postrzegać, no więc nie dawajmy im tego po co przyszli, czyli naszego strachu. Po prostu twardo stoisz sobie, jesteś u siebie na swojej planecie. Stoisz sobie i nie uciekasz. Chyba że ląduje pojazd, to wtedy uciekasz. Bo jak ląduje pojazd, to jest w nim więcej obcych, no i wtedy się będą czuli pewni siebie, nawet jak nie będziesz uciekać. Dlatego taka zasada, jeden obcy, nie uciekasz. Więcej obcych lub pojazd, no wtedy uciekasz. Dobra, no to rozumiemy się, aha, bo jeszcze chcieliście zobaczyć to ręce, nie są już takie szybkie jak kiedyś, ale też
Jest dobrze. No to na razie. Jeszcze uderzenie w głowę, patrzcie. No i co? No i nic. No dobra, to na razie pozdrawiam. Nie było. Okej. Okay. Siemson, to ja niezniszczona głowa. Chciałem pozdrowić Wina Diesela. No i zaprezentować wam kolejne niezwykłe właściwości mojej czaszki. Nie, żebym zachęcał do mutacji. Zwłaszcza, no, takiej mutacji jest zaangażowany DNA obcych, ale nie hejtujmy, bo nie zawsze mutacja jest szkodliwa. Zobaczcie, znacie już moje rekwizyty. Co to są za książki? To jest Faust, a to Przygody na morzach. Patrzcie, no niestety ostatnio jak sobie pukałem w głowę, to coś mi się stało w palec, więc będę to robił lewą ręką. Przyjaciele, patrzcie, żeby nie było, że coś udaję. Nie chcę za głośno, bo przyjdzie mama, będzie głosować, ale patrzcie, jakie to jest twarde. Widzicie to? Patrzcie teraz to. Uwaga, gotowi? Gdzieś coś? No, chyba mi nie. No, bo nie mogę. Nie wiem, gdy samochód by mógł wjechać w tą głowę i jeszcze by się wniosła maska. To ostatni raz, patrzcie. Tra-la-la. No, nic w ogóle. Musiałbym się naprawdę wiele razy uderzyć, żeby cokolwiek mnie to zamroczyło. To pozdrawiam i na razie. Siema, to ja, Tomek. Nie będzie nic ważnego w naszym nagraniu. Taki materiał rozrywkowy bardziej. Co mam się użalać? Że w pracy fałszowano moje wyniki. Ja chorowałem jak głupi. Na przerwę nie chodziłem, znaczy chodziłem, ale moja przerwa trwała 3 razy krócej, bo żeby mieć lepsze wyniki, a się okazało, że tam w komputerze coś przestawiali, dlatego miałem zawsze taki słaby wynik, jak tam poszedłem na ten inny dział. Bo myślałem, że zgubiłem no tam swoją kartkę z obecnościami, a się okazało, że ten człowiek tego dyrektora wszedł po prostu i mi wyciągnął. Jak mnie nie było, to wyciągnął tą kartkę z mojej szafki i dlatego nie mogłem jej znaleźć, dlatego byłem oskarżany, że jestem no fajkapą i tak dalej. No bo śmiem nie użalać. Chciałem coś innego porobić. No bo pytacie, które DNA, coś tam, no, jako cyborg, replikant, replikani, jeszcze raz, powiem śmieli, kim jestem, chociaż z inteligencją dużo lepiej ostatnio, no więc, jestem cyborgiem, replikantem, to jedno oko, no, nie, nie będziemy już jechać w tego reptilianina. No nie, ale to coś z Predatora w sobie mam. Czaszkę. Xenomorfa już nie, ale też coś było. To Black Good też czasami miałem. Czasami mi się robią takie oczy, takie zamglone, takie ciemniejsze. No to jest właśnie to, to są te nanoboty. Ale będziemy teraz, no i jak wiecie, coś tam jeszcze we mnie rośnie, jakaś istota, jakiś drugi ja, opcja, no takie miałem cynki. Myśleli, że powstanie hybryda, człowiek z kosmitą, a się okazało, że ten drugi organizm, no we mnie rośnie niezależnie. Nie mamy ze sobą kontaktu, chociaż jak po porażeniu prądem mieliśmy. No, ale będę straszył teraz, bo zobaczcie. To nie Predator, nie replikant, nie cyborg, tylko polski hejter zwyciężył jego DNA, czyli moje. No i zobaczcie, jak ja mam kontrolę nad gniewem, nad tym wszystkim. Widać mnie dobrze? Patrzcie to, patrzcie, co ja miałem robić. Widzicie to? No, patrzcie. Mogę po prostu ten swój gniew uruchamiać, tą agresję i wyłączać ją normalnie, tak jak światło. Patrzcie to. Jest już trochę późno, więc nie będę tak wydawał takich odgłosów, na jakie wierzcie mi nie stać. Ostatni raz, czy nie chcecie już? O.
tym pełną kontrolę. No bo zawsze potrafiłem się uspokajać. I od dziecka byłem spokojny. To na razie, cześć, pozdrawiam. Pierwszy predator Liker. Bo mówicie, Tomek, pokazałeś szyję, pokazałeś rękę, pokazałeś czoło. Gardło też jest dziwne, ale nie będę pokazywał. Opowiem za to o Fafiku. Fafik to taki pająk, który został podłożony mi do żołądka, a właściwie do banana. Nie się znalazł w moim żołądku. Intryga była taka, no, że po prostu Fafik wyjdzie ze mnie w pracy i wystraszy wszystkie dziewczyny na zawsze. Fafik wychodził z, po prostu coś miałem w gardle, ale to przełykałem, bo myślałem, że to są wymioty, wiecie, jak się czasami odbija. Później, kiedy podali mi, kiedy no, nie wiedzieli, co się dzieje, czemu ja ciągle pracuję, mimo tych wszystkich pająków, no to po prostu podali mi się czynnik mutujący, który zjadł Fafik w moim żołądku. Bo po prostu, no, Fafik uzależnił się od pewnych substancji, nikotyna, kawa, te sprawy, z wszystkiego już wyszedłem. No ale Fafik, nie wiem jak Fafik. Fafik mieszkał w moim żołądku, czekał, aż coś tam sobie zapodam. No niestety zapodali mi ten czynnik mutujący, Fafik to zjadł i zaczął mutować. To oni się dziwili, czemu ja nie mutuję. To Fafik mutował w ksenomorfa, w predatora. No i również w muchę, i czy w żabę, to nie wiem, bo ja miałem błony, nie wiem jak Fafik. Wiem, że Fafik miał szpony, wyrosły mu, no, stał się niewidzialny, co tu dużo mówić. Tak jak predator, dostał też laser o mocy zapałki, bo te lasery im rosną. One nie są wyczepiane, to jest, one, predatory mają zmodyfikowane DNA i po prostu te lasery im rosną, tak jak mi wyrosł ten statyw. No i jeszcze Fafik dostał skrzydła, dzięki czemu stał się latającym pająkiem mutantem. No i to Fafik przez pewien czas był w centrum eksperymentu, a nie ja, chociaż ja przeżyłem to Black Goo, bo to też mi podali. Jako jedyny człowiek na świecie, no, nie zmutowałem. Bo inni też przeżyli, ale zmutowali, a ja mi się tylko zrobiły czarne oczy po tym Black Goo. Przez chwilę miałem niewidzialne nogi, nie tak jak mi się pomyliło z tą ręką. Z ręką nie wiem, bo miałem tak klawiaturę, patrzcie. Sobie leżałem, robiłem różne tam rzeczy i patrzę, ta klawiatura, i nie widziałem swoich nóg. No, no było to ciężkie przeżycie, ale byłem na tyle nieczęśliwy, że po prostu zrzuciłem to na karp tego. Nie wiedziałem, co się dzieje. No więc co chciałem powiedzieć o Fafiku. Kiedy był w moim gardle, nie wiedziałem o tym, dopóki zrozumiałem to dopiero 2 miesiące po tym, jak go wyrzuciłem za okno, że to był on, bo myślałem, że to był demon, a to był Fafik. Był w moim gardle, czułem go jak pączka, milutki, naprawdę, być może ma to związek z tą otoczką elektromagnetyczną, nie wiem, na jakiej zasadzie działa ta ich niewidzialność. Jak wygląda Fafik, no nie wygląda, to jest taka wirująca kula powietrzna, ciężko go zobaczyć. No tak samo wygląda jak predator, kiedy ma włączoną niewidzialność, czyli go nie widać, ale jak się porusza, to coś tam widać. Takie zniekształcone powietrze, o, tak wygląda Fafik. Ale zanim zmutował, no to najpierw go widziałem jako taką zwykłą tarantulę. Raz szukałem po prostu... No wiadomo, czego szukałem tu, w tych czasach, kiedy tu miałem taki bajzel. No i patrzę, kątemka, coś jakby taka tarantula przebiegła. Ale myślałem, że mi się wydawało, okazuje się, że nie. Drugi raz widziałem Fafika tu za tą historyczną szafą. Tam, gdzie jest ta butelka, mniej więcej trochę dalej. No też czegoś tam szukałem, no domyślmy się czego. Ja... No a był tam Fafik, ale już wtedy trochę zmutował. Już chyba miał szpony, już wyglądał trochę dziwnie. Myślałem, że to jest nietoperz albo gołąb. Ale to był Fafik, który zaczął mutować w ksenomorfa. No i trzeci raz go widziałem, jak już był niewidzialny. Nie wiedziałem, co to jest.
myślałem, że to demon, więc wyrzuciłem to za okno 24 maja 2018 roku. Od tego czasu Fafika nigdy nie widziałem. Chciałbym wszystkich uprzedzić, że Fafik ma bardzo delikatny charakter, jest nieśmiały. Jak widzi fajerwerki, to strzela ze swojego zabawkowego lasera. Nie zrobił mi krzywdy na pewno, no jest to no wrażliwy mutant. No i tyle. Także nie hejtujmy, bo każdy ma swoją wrażliwość, każdy chce żyć. I to nie jest wina Fafika, że urodził się we mnie w moim żołądku, gdzie był jeszcze małym, nieśmiałym pajączkiem. To nie jest jego wina, że podobnie jak ja był niewinny. I okrutni ludzie, te najstraszniejsze potwory poddały go eksperymentom niewinnego pająka, tak jak mnie, niewinnego człowieka. No i co tu dużo mówić, Fafik ze mnie wyszedł, sam na świecie, tu wśród polskich hejterów. No i on prawdopodobnie uważa mnie za swoją mamę. Bo dowiedziałem się też, że jak gdzieś jeździłem rowerem, to Fafik po prostu latał ze mną. Ja jechałem rowerem, a Fafik latał i był zawsze ze mną. No trochę tęsknię za nim, nie ukrywam. To na razie.